serdecznie Was witam, wszystkie dzieci, wraz z Waszymi rodzicami, opiekunami. Cieszę się, że właśnie nasze spotkanie odbywa się dzisiaj tutaj w Panewnickiej Bazylice. Mogę powiedzieć, że czuję się tutaj jak u siebie, bo często tutaj jestem, tutaj też formuję się we wspólnocie. I właśnie gromadzimy się tutaj przy żłóbku z różnych wspólnot, także dziecięcych, nie tylko podwórkowe koła różańcowe dzieci, ale właśnie jako członkowie podwórkowych kół różańcowych dzieci chcemy odpowiadać na wezwanie, jakie Matka Boża skierowała w Fatimie i w wielu innych miejscach na świecie. Wezwanie do modlitwy różańcowej. Maryja ukazywała się w Fatimie właśnie dzieciom takim jak wy, Łucji, Jacyncie i Franciszkowi, i przez nich przekazała to tak ważne wezwanie. Prosiła, by modlić się o pokój na całym świecie, o zakończenie wojny. Dlatego my wszyscy pragniemy odpowiadać na to wezwanie Maryi, bo ono dalej jest aktualne. I Matka Boża wzywa każdego z nas, niezależnie też od tego, ile mamy lat i w jakiej jesteśmy wspólnocie, do tego, byśmy odpowiedzieli na jej wezwanie, byśmy pomagali jej w ratowaniu świata i w ratowaniu każdego człowieka, w wypraszaniu daru pokoju, przemiany ludzkich serc. Dlatego właśnie w podwórkowych kołach różańcowych dzieci odmawiamy codziennie chociaż jedną dziesiątkę różańca świętego. To tak niewiele, a jak wiele łask możemy wyprosić poprzez tę modlitwę. Maryja, jako nasza najlepsza matka, przez różaniec prowadzi nas wszystkich do Pana Jezusa, abyśmy byli coraz bliżej Niego, abyśmy mogli Go coraz lepiej poznawać, coraz bardziej kochać i być Mu wierni we wszystkim, odpowiadać na Jego Słowo, tak jak ona była Mu wierna i rozważała w swoim sercu każde Boże Słowo. Tak i my chcemy, aby właśnie Maryja była naszą przewodniczką, aby była naszą nauczycielką. I zapisaliśmy się do jej szkoły, do szkoły Matki Najświętszej. Dlatego zachęcam również każdą i każdego z Was do tego, abyście również do tej szkoły Matki Najświętszej się zapisali, abyście podjęli to wezwanie do modlitwy różańcowej, byśmy wspólnie, jako jedna wielka rodzina, wypraszali dla całego świata dar pokoju, aby ustała wojna na Ukrainie, wszelkie wojny, konflikty, aby panowała miłość pomiędzy nami, pomiędzy ludźmi na całym świecie. O to chcemy się modlić. Dlatego do tej modlitwy całym sercem Was zachęcam. I teraz przed nami taki dobry czas, czas odpoczynku, ferii, ale również czas, w którym spotykamy się z naszymi rówieśnikami, spędzamy z nimi dużo czasu na zabawie i może właśnie będziemy także wśród nich apostołować, szerzyć modlitwę różańcową, modlić się razem z nimi. Bądźmy właśnie tymi, którzy nie tylko sami się modlą, ale także innych zachęcają do modlitwy i tym samym przyprowadzają innych do Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Także życzę Wam dobrego czasu, dobrego odpoczynku w czasie ferii, wspaniałych przygód i niech to będzie czas spędzony z Panem Jezusem i Matką Najświętszą, aby także dalej owocował. Bo kiedy teraz podejmiecie modlitwę różańcową, to mam nadzieję, że ona pozostanie z Wami przez kolejne tygodnie, miesiące, abyśmy właśnie mogli cały czas być blisko Pana Jezusa i Matki Bożej przez modlitwę różańcową. I teraz na koniec mam do Was takie pytanie. Czy chcecie pomóc Matce Bożej w ratowaniu świata
poprzez codzienne odmawianie różańca świętego? Oj, coś słabiutko. I jeszcze raz zadam wam to pytanie. Czy chcecie pomóc Matce Bożej w ratowaniu świata przez codzienne odmawianie różańca świętego? Tak! O, teraz już usłyszałam was i z pewnością również usłyszała was Matka Boża, dlatego oczywiście naszą modlitwę chcemy odmawiać z miłości, całym sercem, aby właśnie wypraszać wszelkie łaski dla nas samych i dla całego świata. Dlatego życzę wam, aby Maryja nieustannie przytulała was do swojego serca i prowadziła do Pana Jezusa, aby On był pierwszy i najważniejszy. Kiedy w okresie Bożego Narodzenia wraz z rodzicami przychodziłem do kościoła parafialnego, aby zobaczyć żłóbek i znaleźć w nim Dziecię Boże, Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Pamiętam, jak wtedy podchodziliśmy jak najbliżej, byliśmy wszyscy skupieni. Byliśmy skupieni i odkrywaliśmy wspólnie szczegóły związane z Jego narodzinami. Słuchałem to, co mówili rodzice, bo to były pierwsze wiadomości, które słyszałem od nich właśnie o Jezusie, który się narodził w ludzkiej rodzinie. Maryja, ponieważ nie było dla niej miejsca nigdzie, w żadnej gospodzie, jak mówi Ewangelia, musiała urodzić Pana Jezusa w stajni i złożyć Go w żłobie na sianie. Złożyć Go w miejscu, gdzie zwierzęta przychodziły jeść. Pamiętam, że coś mi tu nie pasowało. Jak to Pan Jezus, nasz Bóg, urodził się w żłobie? Tak. Z miłości do nas Bóg się uniża. Potrafił również się urodzić dla nas w żłobie. Bo tak bardzo nas kocha. Tak bardzo nas kocha. I chce być blisko, chce być z nami, chce być naszym bratem. Być wiernym przyjacielem, który nam towarzyszy, prowadzi, naucza. A przede wszystkim jest naszym Zbawicielem. To On oddał na krzyżu za każdego z nas życie i zmartwychwstał, abyśmy mogli żyć na wieki. Staliśmy przed stajenką i widzieliśmy, jak Maryja i Józef byli pochyleni nad dzieciątkiem Jezus. Obserwowaliśmy też, jakie to były zwierzęta, które otaczały ten żłóbek. Były takie rozmowy właśnie. Pamiętam dokładnie. Zauważyliśmy pasterzy, którzy pierwsi przyszli, aby oddać pokłon nowonarodzonemu, bo kiedy tylko usłyszeli głos anioła, który im zwiastował, że narodził się w Betlejem Zbawiciel, zaraz udali się i przyszli i oddali mu pokłon. Obserwowaliśmy też w żłóbku i szukaliśmy mędrców ze wschodu, trzech króli, jak ich często nazywamy.
Oni się zbliżali do Jezusa, nawet dosłownie, bo widzieliśmy, że im bliżej było święta Trzech Króli, to znaczy 6 stycznia, to tym bardziej zbliżały się te ich figury bliżej żłóbka. Nawet je przestawiano. I oni przyszli i złożyli swoje dary, złoto, kadzidło i mirrę. I ci wszyscy, którzy Jezusa spotkali, stali się bardzo radośni. Jak mówi nam Ewangelia, oni z tego spotkania wracali z radością. Mało tego, nie tylko wracali z radością, ale opowiadali wszystkim, co ich spotkało, co słyszeli o tym dziecięciu. Pamiętam, że myśmy też, kiedy byliśmy na adoracji przy żłóbku w kościele parafialnym, to też żeśmy nie tylko rozmawiali przy tym żłóbku, modliliśmy się, ale potem jeszcześmy wracając rozmawiali. Potem w domu żeśmy rozmawiali. I tak było co roku. Tak było co roku, aby utrwaliła się ta prawda o Bogu, który nas kocha do tego stopnia, że stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia i wciąż się rodzi tu na ołtarzu. Ale co chcę tutaj, na co chcę dzisiaj jeszcze szczególnie zwrócić uwagę? Wasi rodzice, kochane dzieci, wasi rodzice, którzy noszą w sobie to doświadczenie, tak jak ja, swojego dzieciństwa, jak inni rodzice podprowadzali ich do żłóbka, jak im tłumaczyli, dzisiaj robią to samo. Przychodzą z wami, aby was też podprowadzić, aby wam wytłumaczyć, dlaczego w żłobie, dlaczego dzieckiem, dlaczego właśnie w ten sposób. Wszystko to jest bardzo ważne, aby Jezus po prostu stał się kimś najważniejszym w naszym życiu. A więc spójrzmy, że ci wszyscy, którzy spotkali się z Bogiem, doświadczyli Jego obecności, dzielą się tą prawdą. Dlatego, drodzy rodzice, którzy tu jesteście ze swoimi dziećmi, chciałem wam podziękować, że doświadczając obecności Boga w waszym życiu, co zrodziło waszą wiarę, ona was przynagla do tego, żebyście swoje dzieci też podprowadzały do Jezusa. I dzisiaj już ta obecność w tym panewnickiej bazylice przy żłóbku jest tego wyrazem. Chciejcie właśnie, aby cały czas starać się, jak Jan Chrzciciel, jak Paweł, jak ten sługa Boży, jak sam Jezus, podprowadzać innych do Jezusa. Świadectwem swojego życia, świadectwem w codzienności. Pokazujcie Jezusa, jak On jest ważny w waszym życiu. Jak On jest ważny w waszym życiu. Jak bardzo potrzebujecie niedzielnej mszy świętej, żeby dzieci doświadczyły tego. Skoro dla rodziców Jezus jest tak ważny, to dla mnie też musi być ważny. A właśnie o to chodzi, żeby był najważniejszym. Dlatego tu dzisiaj jesteśmy, aby otworzyć nasze serca na Jezusa Chrystusa, aby i w tej godzinie znalazł swoje miejsce w moim i Twoim sercu, abyśmy doświadczywszy Jego miłości mogli iść i spotykać innych, pokazując im Jezusa w naszym życiu, który pozwala nam tak czynić, tak myśleć, ale przede wszystkim, który otwiera nas na drugiego człowieka i pozwala w nim dostrzec właśnie swoją twarz, czyli twarz Zbawiciela. Bo Pan Jezus, który narodził się w żłobie, w ludzkiej rodzinie, chciał nam powiedzieć, że ma ludzką twarz, twoją i moją. Jakie to piękne. Uwielbiajmy więc Jezusa w tej godzinie, który przyszedł i jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.
Pani, dobrze nam dzisiaj tutaj być u Bożej Dzieciny i chciałbym tak zaprosić wszystkich najmłodszych, wszystkie dzieci, aby na chwilę pozostawili swoich rodziców, swoje babcie, swoich dziadków i przyszli tutaj blisko. Blisko ołtarza, blisko tej przepięknej stajni bożonarodzeniowej, abyśmy podczas tej naszej adoracji popatrzyli się tak całym naszym sercem w Pana Jezusa, który tak mocno nas kocha, że przyszedł z miłości do nas i stał się człowiekiem. Tak jak ksiądz biskup Marek zaznaczył, stał się dzieckiem, stał się naszym przyjacielem. Dlatego wszystkie dzieci zapraszam tutaj do przodu i rozpoczynamy nasze wspólne modlitewne trwanie przy Bożej Dziecinie, które także wraz z nami poprowadzi Magda Buczek, założycielka naszej wspólnoty, bo dzisiaj także tutaj przybywają różne wspólnoty, wśród nich także podwórkowe kółka różańcowe dzieci. Ta wspólnota, która rzuciła się Matce Bożej na szyję, powiedziała: mamusiu, bardzo mocno Cię kocham i każdego dnia chcę odpowiadać na Twoją miłość swoją miłością, odmawiając chociażby dziesiątek modlitwy różańcowej. Bardzo proszę, Maciu. Naszą modlitwę różańcową pragniemy ofiarować w tych wszystkich intencjach, które mamy w swoich sercach, z którymi tutaj dzisiaj przychodzimy. Chcemy je złożyć w sercu Bożego Dzieciątka. Chcemy te intencje ofiarować przez ręce naszej ukochanej Matki Maryi. I modlimy się także za Ojca Świętego Franciszka, za cały Kościół Święty, za naszą ojczyznę, Radio Maryja, Telewizję Trwam, wszystkie dzieła, które powstały przy Radiu Maryja. Modlimy się za misję, o pokój na całym świecie, za rodziny, za dzieci nienarodzone, o nawrócenie grzeszników, o rozwój podwórkowych kół różańcowych dzieci. Tajemnica trzecia, radosna, narodzenie Pana Jezusa. Wpatrujemy się w Ciebie, obecnego w żłóbku, tak jak wpatrywali się w Ciebie Maryja i Józef. Pragniemy Cię wielbić, tak jak wielbili aniołowie, śpiewając Gloria. Oddajemy Tobie pokłon, jak pasterze, jak trzej królowie. Chociaż nie mamy takich darów, jakie mieli królowie, to przyjmij, Jezu, w darze nasze serca, otwarte i pełne miłości do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś obecny nie tylko w żłóbku, ale jesteś obecny w naszych sercach, bo przyjęliśmy Cię w Komunii Świętej. I chcemy, by nasze serca były tronem dla Ciebie, bo my wierzymy i wyznajemy, że jesteś naszym Panem, naszym Królem, naszym Zbawicielem. Przyjmujemy Ciebie i Twoją miłość, Twój pokój, który nam przynosisz. Pragniemy Cię uwielbiać całym naszym życiem. Bądź zawsze pierwszy i najważniejszy w naszym życiu. Bye.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Helena. Helenko, powiedz, modlisz się na różańcu? Czasem z rodzicami modlisz się? Tak. Warto modlić się na różańcu? Tak. Dlaczego warto modlić się na różańcu? Bo jakby wtedy sprawiamy radość Panu Bogu. Kto cię nauczył modlitwy różańcowej? Pani na religii i babcia. Kto cię nauczył tej modlitwy? No, w przedszkolu się nauczyłam, albo od rodziców. Powiedz, dlaczego warto modlić się na różańcu? No, bo można o coś poprosić i to się może spełnić. Dlaczego warto się modlić na różańcu? No, ja tak już od dziecka. Pamiętam, że zawsze mnie babcia uczyła po kolei. No i zawsze się z babcią modliłam. Co ci daje taka modlitwa? Wiarę, że będzie lepiej. Chciałbyś kogoś pozdrowić? Tak, całą moją rodzinę, moich kolegów, no i wszystkich, co oglądają teraz telewizję.